Dzisiaj trochę o sensacyjnej prośbie Jezusa, bo mówi o tym, żeby coś sobie włożyć w uszy, a nie jest to bynajmniej aparat słuchowy. Ale najpierw idziemy do niego, idziemy do Jezusa. Panie, kiedy przychodzimy do ciebie po raz kolejny i wołamy, przyjdź do naszych serc, przemieniaj nas, zapraszamy cię, podejmujemy decyzję wiary i nawrócenia wobec zaproszenia, które kierujemy. Jako odpowiedzi na Twoje zaproszenie, byś był jedynym Zbawicielem i Panem naszych Serc, każdego dnia na nowo. W 141. punkcie katechizmu czytamy: Kościół ma, miał zawsze we czci pisma Boże, podobnie jak samo ciało Pańskie. Pismo święte, ciało i ciało Pańskie karmią całe życie chrześcijańskie, kierują nim. Twoje słowo jest lampą dla stóp moich i światłem na mojej ścieżce. Tak, Panie. Powtarzamy za prorokiem Izajaszem, cytując także Sobór Watykański II, który tak mocno wypełnia odpowiedziami nasze serce. Amen. Posłuchajmy słowa. Gdy wszyscy zaś dziwili się na wszystko, co uczynił, rzekł do uczniów Jego. Włóżcie sobie Wy w uszy Wasze słowa te, bowiem Syn Człowieka ma wydawanym być w ręce ludzi. Oni zaś nie rozeznali tej rzeczy i była zasłonięta od nich, aby nie pojęli jej i bali się zapytać go o rzecz tę. Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest ciekawe, że Jezus najpierw czyni znaki, cuda, pokazuje swoją moc, pokazuje rozmnażanie chleba, pokazuje, że uczniom daje tę moc nad duchami złymi, daje moc uzdrawiania, a chwilę później zapowiedź męki. Po co to wszystko? No, żeby kiedy będzie przychodziło zgorszenie krzyża, oni nie mieli wątpliwości, że ten, za którym idą, to jest ten, któremu uwierzyli. I tak oczywiście wiemy o rozproszeniu, wiemy o tym, o tym wszystkim, co jest dla nich trudne do zrozumienia. Wiemy też z tego fragmentu Ewangelii, że pomimo głębokiej relacji z Jezusem, oni sami bali się zadawać Jezusowi pytania i przychodzić z tymi pytaniami, tak jak czytaliśmy dzisiaj, więc doświadczali jakiegoś, jakiegoś także powiedzielibyśmy tak po ludzku, trochę respektu wobec samego Jezusa. Natomiast mnie bardzo dotykają te słowa takiej zachęty, która wobec zdziwienia jest wręcz przygotowaniem do tego, żeby, żeby, żeby te słowa przyjąć. Włóżcie sobie wy w uszy wasze słowa te. Włóż, włożyć w uszy słowa. To jest jakby, jakby chciał się powiedzieć, wcale ich nie wyjmować, jakby mieć je nieustannie. Że syn człowieka ma być, to jest, też mnie to zadziwiło. Nie wiem, czy was tak, że liczba, y, y, znaczy czas y, teraźniejszy, wydawanym, y, jakby ma się dokonywać to, y, nie że wydanym, nie że był wydanym, tylko ma być nieustannie wydawanym w ręce ludzi. Y, oni zaś roze, nie rozeznali tej rzeczy. W Biblii w tym sensie mamy nie zrozumieli tej mowy. Nierozeznanie postawione jest jako znak równości z rozumieniem. To jest znowu dla nas jakieś, jakieś światło. Lęk przed tym, żeby go pytać o, o tę rzecz. Zasłona, która jeszcze się wtedy nie, roze, nie rozerwała z, z przed ich oczu, bo mamy o zasłona, była zasłonięta wobec tego wszystkiego, co oni przeżywali. jakże dużo tutaj treści dla nas. Ktoś powie czego my się możemy nauczyć? Przede wszystkim e, możemy się nauczyć tego, że nie wszystko rozumiemy. E, kiedy nie wszystko rozumiemy, to jesteśmy bardzo podobni do uczniów. To nie możemy się tym e, e, przejmować, nie możemy się lękać. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby mieć, e, żeby e, e, zawinić tę niewiedzę, to znaczy wiem, że coś powinienem. Poznać, o czymś powinien poczytać, i ja tego nie robię z powodu, nie wiem, mojego lenistwa, z powodu najróżniejszych rzeczy, bo nie chcę tego dotykać. Spotkałem takie osoby, które kiedy mówiłem im o pewnych rzeczach, wymogach dla katolików, które mówiłem im o, o pewnych rzeczach, wymogach katolickiego, nie podnosili tego, właściwie usprawiedliwiając się. I to jest zupełnie inna rzecz wobec sytuacji, w której. Nie rozumiem czegoś, ale chcę to zrozumieć. I znowu dla nas pewna nadzieja, która płynie z powodu czego? No z powodu tego, że, że, że uczniowie, słuchajcie, nie zostali przekreśleni przez Jezusa wobec lęku, który posiadali, a jednocześnie nie mogli na ten czas przekroczyć. Czytajmy między wierszami, kiedy ty masz taką sytuację, że, że masz lęk. I też ja miałem takiej sytuacji w swoim życiu, że miałem lęk, bałem się pytać, a jednocześnie bardzo chciałem wypełnić wolę Bożą. I, i, i Pan już mnie poprowadził wobec całej mojej słabości, wobec całej mojej niemocy. Pozwolił mi zrobić krok ze sobą, żebym ja zobaczył, że nie muszę się tego bać. Kiedy jest mi szalenie trudno ten krok, kolejny krok w moim życiu zrobić. I myślę, że, że dzisiaj. Trzeba Jezusowi podziękować za te wszystkie momenty, w których objawiając uczniom, uczy nas przez to objawienie, którego oni wtedy nie rozumieli. Co jest to jeszcze dla nas do, do zobaczenia, zrozumienia w kontekście tego dzisiejszego słowa, a to, że musimy pamiętać, że jeżeli Mówiliśmy sobie kilka dni temu, że mamy być jak Jezus. To nie może być tak, że my rezygnujemy z patrzenia, o którym mówił Jezus. Wpatrujcie się w to, co niewidzialne dla oczu, to podkreślił święty Paweł, ale Pan mówi, kiedy Duch Święty stąpi, poznacie rzeczy przyszłe. Nie możemy tego oddzielić od tego fragmentu. I znowu, no Ksiądz nie daje nam rady, jak powinniśmy patrzeć na rzeczy przyszłe oczami Jezusa, ale mówi, że mamy się nauczyć patrzeć. To jest szkoła uczniów Jezusa, którą tutaj robimy. Wierzę w to głęboko. Więc no, ja mówię do ludzi, którzy mają postawić sobie pytanie, jak zatem widzieć rzeczy niewidoczne dla oczu, jak wpatrywać się w sprawy przyszłe. Jednocześnie nie mając podręcznika, jak to robić. No, te słowa zostały wypowiedziane, i, i, i Jezus, czy też święty Paweł, zostawił z tymi słowami tych, do których te słowa wypowiadał, i to miało wystarczyć. Dobra, i tu postawię kropkę. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj podziękowali za różne dary, które, za różne rzeczy, które, które otrzymaliśmy od Pana Jezusa, za wszystkie te dobrodziejstwa, które On. Nieustannie daje światu, daje ludziom. Niech to będzie jedno wielkie uwielbienie dzisiaj w komentarzach. Z serduszkiem, komentarz dodatkowo bierze udział w losowaniu książki. Jestem. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Mogący, Ojciec, Sen i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy, no i zobaczcie jeszcze, co zawarłem w opisie, bo chciałbym, żebyście to poczytali. Do zobaczenia jutro, jak pozwoli.